Cześć, witaj wszyscy ludzie, z tej strony Wojtek po raz kolejny. Jest tak, Captain, lecimy. Dwójeczka, bodajże będziemy mieli Reapery i Firebaty, no to... No ja z sentymentu Firebaty. To nie są w sumie takie same Firebaty jak kiedyś, ale... Firebaty to Firebaty. Ważne, że tak samo smażą. Zabawne, skazańcu. Nie przypominam sobie, żebym dawał ci dostęp do naszej bazy danych. Ja tylko chcę być na bieżąco, kapitanie. Wygląda na to, że teraz wszyscy trzęsą portkami przed tą całą królową ostrzy. Ja tam się jej nie boję. Nawet nie wiesz, kim ona jest, co? To nie ma dla mnie znaczenia. Nie dla Jima. Oni kiedyś byli sobie bliscy. Chwileczkę. Chcesz powiedzieć, że byli parą? Najwyraźniej kiedyś była inna. Później zabrały ją zergi i zamieniły w to coś. A Jimmy czuje się za to odpowiedzialny. Sam nie wiem, co zrobi Jim, jeśli będziemy musieli po raz kolejny stawić jej czoła. Takim kobietom można właściwie zrobić tylko jedno. Przyłapałem tykusa, jak włamywał się do naszego systemu. Sprawdzał Kerrigan. Nie wiem, w co pogrywa, ale nie można mu ufać. Matt, znamy się z tykusem Copelat. W niejedną kabałę się razem wplątaliśmy. Kiedy wreszcie dosięgnęła nas ręka sprawiedliwości, on dostał w tyłek za nas obu. Nie wydał mnie. Ja dostałem drugą szansę, a jego zapuszkowali. Rozumiem pańską lojalność, komandorze, ale... Jestem mu to winny, Matt. Niech tak zostanie. Tak jest. Pewnie już słyszałeś, Raynor. Wygląda na to, że wracasz do akcji. Zgadza się, panie Hill. A walka z zergami i z Dominium jednocześnie na pewno nadwyręży moje oddziały. Ma pan wolnych najemników? No wiesz, przez inwazję teraz najemnicy dyktują warunki. Ale zawsze byłeś dobrym klientem, a twój barman robi cholernie dobry Muay Thai. Pewnie, mam tu paru najemników, którzy mogliby cię zainteresować. Cudowny z pana człowiek, panie Hill. Proszę, jest pan Hill, mamy najemników. Tych nie będę odblokowywał, no bo jakoś mnie nie interesuje. O, automacik. Wiadomości. Kłania się państwu Donny Vermilion na żywo w UNN. Dzisiaj porozmawiamy o słynnej królowej ostrzy.
Naukowcy oraz specjaliści od wojskowości od dłuższego czasu podejrzewają, że przywódczyni Zergów może być tak naprawdę zainfekowaną Terranką. Zgadza się, Donny. Czy to możliwe, żeby w piersi przywódczyni Zergów biło ludzkie serce? Powinniśmy odpowiedzieć na jeszcze ważniejsze pytanie, Kate. Czy możliwy jest sojusz pomiędzy Terranami a Zergami? Donny, do tej pory nie znaleziono dowodów. Żadnych dowodów na to, że zainfekowani ludzie zachowują wolną wolę. Słuszna uwaga, Kate. Zadam w takim razie kolejne pytanie. Jak możemy ją zabić? W tej kwestii wszyscy się zgadzamy. Jeśli ludzkość ma przetrwać, Królowa Ostrzy musi zostać wyeliminowana. Jim się nie zgadza. Jim się nie zgadza. Dobra, sorry, już się zacząłem. Po prostu musiałem to sprawdzić. Agrym. Do wszystkich statków odbierających tę transmisję. Zergi atakują Agrię. Transmisja przychodząca. Dziękuję, że odpowiedziałeś na nasze wyzwanie, komandorze. Jestem dr Ariel Hanson i reprezentuję osadników z kolonii Agria. Miło mi poznać, pani doktor. Mów mi, Jim. Jak wygląda sytuacja? Zergi przełamały system obronny planety. Kolonia jest stracona. Przez ostatnie 12 godzin ewakuowałam ludzi do najbliższego portu gwiezdnego. Ataki Zergów nasiliły się jednak w takim stopniu, że nie możemy się już przedostać. Jeśli zdołasz obstawić drogę, zaczniemy co kilka minut wysyłać pozostałe grupy. Nie martw się, pani doktor. Przeprowadzimy twoich ludzi bezpiecznie do portu gwiezdnego. Mam nadzieję, że się nie mylisz, komandorze. Zergi są straszniejsze niż kiedykolwiek sądziłam. Dobra, muszę to załadować. I będą zerki. Zatankowany. Pachnie zwycięstwem. Ładnie, dostaliśmy wypalaczy kowboju. Ci chłopcy mają miotacze płomieni, które solidnie przysmażą zergi. Do dzieła. Czadowo. Czas na grilla. Dobra robota. Upieczmy coś. Nasi sojusznicy są atakowani. Będą palić. Do dzieła. Dzięki Bogu, że jesteś. Przekażę ci kontrolę nad głównymi budynkami, żebyś pomógł nam ewakuować kolonię.
taktykę spalonej ziemi. Dobra robota. Proszę. Lubię taktykę. Firebaty 2. Chodź jeszcze, ja ma to dobrze. Musimy eskortować konwoje aż do głównego portu gwiezdnego, żeby koloniści mogli uciec. Chcesz ognia? Pierwszy konwój z przeprawy Bernarda wkrótce wyruszy. Dobra, konwój zaraz będzie. To jest tylko słowo. Warty i gotowy. Dobra, idę po... Co się dzieje? No pewnie... Jeden od razu. Chcesz ognia? Dobra, fire up. Gotowy do smażenia. Firebasy teraz będą. STV-ki prawie mirałki zbierają. Większy na gaz idzie. Nie zatrzymywać się! Ruszajmy! Ej, konwój jest. Czas na grilla. Do dzieła. Czas na grilla. Upieczmy coś. ERK gotowy. Piękny fireball. Ktoś wpadł na dobry pomysł, żeby postawić bunkry do ochrony drogi. Ale dlaczego są opuszczone? Żołnierze Dominium porzucili je po ataku zergów. Kolonia nic ich nie obchodziła. Bardzo mi przykro, pani doktor. Przynajmniej te bunkry są w dobrych miejscach. Sprawdzę, czy da się je obsadzić. Sprzedam, no bo po co mi? No po nic. Za mało minerałów. Gotowy do smażenia. ERK gotowy. Upieczmy coś. Do dzieła. Upieczmy coś. Ale już firebat nie ma. Dobra robota. Czas na grilla. Lubię taktykę spalonej ziemi. Chyba jest kuszara będzie. Czadowo. Dobra, idź tam. Pachnie zwycięstwem. Gotowy na grillowanie. Zamieniam się w słuch. Dobra. Ogień? Chcesz ognia? Czas na grilla. Czadowo. Do dzieła. No i tak Merlin zbytnie nie potrzebuje, no bo... Dużo powiedzieć. Upieczmy coś. Overlord tylko do ognia supplyją. Chcesz ognia? A tej supply jest akurat nieważny. Przepraszam, moje ulubione jedna... To jest tylko słowo. Zatankowany. Pachnie zwycięstwem. Dobra robota. Do dzieła. Niech palą. Ognia. Czas na grilla. To będzie przyjemna misja. Oj, to bardzo. Ogień zwal. To bardzo. Do portu gwiezdnego jest długa droga, wspólniku. Jak mamy chronić ich wszystkich? Myślę, że moglibyśmy użyć ruchomego oddziału do obrony konwoju. Albo postawić więcej bunkrów i bronić newralgicznych punktów. Każdy z tych sposobów powinien być skuteczny.
Proszę, dziwne fajne bawi. Zmieniam się w słuch, chcesz ognia? Gotowy na grillowanie? Trzeba więcej HP niż jedynce. Upieczmy coś. Kolejny konwój jest już prawie gotów do drogi, komandorze. Proszę o powiadomienie swoich ludzi. Dobra. Dobra robota. To tak, niech przejdą Firebaty. Do dzieła. Jest już lekarz? O, medyczka. Ktoś mnie wzywał? Żaden problem. Gotowy na grillowanie? Wow. Powiedz tylko słowo. Zamieniam się w słuch. Ogień zwalczaj ogniem. Zatankowany. Ogień zwalczaj ogniem. Pewnie. Jestem gorący, ale nie napalaj się tak. Spokojnie, gdzieś chcesz ognia? Nieważne. Do portu, szybko! Mówi na grillowanie. Czadowo. Zatankowany. Dobra robota. Czas na grilla. Upieczmy coś. Czas na... Chcesz ognia? Do dzieła. Tu nie czekają. Overlorda, po co? Po co tego Overlorda, jeśli Overlord nic nie robi? Załatwione.
Wydasz jakiś rozkaz? Fajne Berliny. Oczywiście. Czekałem na ciebie. Chcesz ognia? Szeregu, chłopaki. Za mało minerałów. Marauder, a dobra, niech będzie. Albo nie. Po co sobie? Wydasz jakiś rozkaz? Chciałbym tak samo, tylko tak. Czekałem na ciebie. Komandorze, wkrótce wyruszy następny konwój. Chcesz ognia? Kupa roboty, co? Robi się! Za mało minerałów. Za mało minerałów. A? Dołożyć komuś? Nie wiem. Uwaga! Chcesz ognia? Tylko spokojnie, coś się tak napali. Jest dużo, mam warpiki. Nie mogę się doczekać. Skoro zaczął płaczy, to nie można przejść. One strasznie wolno ładują. Zasadnie. Rewelacja! Nie odlatujcie bez nas! Tak jest, komandorze. Tak jest! Chcesz ognia? W porządku. Przyjąłem. Dawaj! Nie mogę się doczekać. Lepiej, że... Szeregu, chłopaki. Jak ciekawe. Potwierdzam. Rozkaz otrzymany. Dlaczego nie? To... Dajcie te overlordy tylko. Się robi. Ale wiadomo dlaczego. Biorę się za to. Że tam ci nie odstawali. Pewnie. Tak jest, komandorze. Jest dragonowym użyciem. Tempo, tempo, tempo! Uwaga, czekałem na ciebie. Wydasz jak... Zergi atakują konwój! Ruszamy! Dokładnie tak Merinów. Ale... Tak jest, komandorze! Dawaj! Ja czekam na ukrytą misję. Pewnie. Baby Ultra, których nie będziemy mogli kontrolować. Nie mogę się doczekać. Nie robi. Załatwiony. Rewelacja. Rozkaz otrzymany. Zatankowa. Sergi się przebiły. Rozwali się. Dlaczego nie? Oczywiście. Dobra, to się mutali. Pamiętajmy linu. Jasne? Tylko spokojnie, coś się tak napali. Tempo. Potwierdzam. Tak jest, tak, komandor. Ja pewnie się. Lepiej, żebym tego nie żałował. No. Gotow? Szereg. No i proszę, to pięknie wiedział. Jest trzeci, czwarty i piąty dysident. Komandorze, właśnie wykryliśmy organizmy zergów wchodzące w górne partie atmosfery. Nie mogę podać dokładnych namiarów, ale kierują się w waszą stronę. No fajnie. Chyba butolistki. Co innego. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Wydasz jakiś rozkaz? Te pierwsze mi są tak piękne. Nawet ekonomii nie trzeba robić.
Tempo, tempo, tempo! Szeregu, chłopaki. Tak jest, komandorze. Dołożyć go. Lepiej, żebym tego nie żał... Szeregu, chłopaki. Dlaczego? Kolejny konwój zaraz wyruszy, komandorze. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Wydasz jakiś rozkaz? Słabe. Odmieli na gorsze. Dołożyć komuś? Jak to słabo. No i czemu oni tak wolno chodzą? Uwaga, idzie. Ciekawe. Się! Do tego taka piękna jest animacja tego ruchu. Taka piękna. Czekałem na ciebie. Taka lepiej, piękna. Żebym tego nie żałował. Tak pięknie biegają. Gotowy do akcji. Nie no, akurat to mi tak słabo zaprojektował. Siebie. Oczywiście. Uwaga, idzie się. Nie mam akwarium produkować. Dobra, ruszajmy. A sam Blade po prostu musi chce stawiać. Dobra, wystawiam. Czekałem na ciebie. Biorę się za to. Rozkaz otrzymany. Szeregu, chłopaki. Ta jest. Będą już teraz orki załatwione. Pewnie. Mam to. O, Overlord. To jest Overlord. Dołożyć go. No i nic. Dawaj! Tylko spokojnie, coś się tak napali. Się robi. Jasne? Tak jest, komandorze. Piękny jest to, że się kończy muzyka. Też nie ma nic. Nie mogę się. Konwój w niebezpieczeństwie. Na nich, chłopcy! Rozkaz otrzymamy. Siebie. Mam to. Załatwione. Biorę się za to. Piękne. Dawaj! Nie mogę się doczekać. Gotowy na grillowanie. Gotowy do akcji. Tak jest, komandorze. Koloniści są atakowani. Musimy ich uratować. Fajerbat to byłem fajne jednostki. W porządku. Tylko spokojnie, coś się tak napali. Rozkaz otrzymany. Mam to. Jasne? I można teraz... Dlaczego nie? Szereg. Usunął to kanon sam. Ja pierdolę, sam lecę od tego. Wydasz jakiś rozkaz? Dołożyć komuś? Komandorze, odbieram zakłócenia sejsmiczne zbliżające się w waszym kierunku. To chyba jakieś tunele zergów. O, będą najdłuższe. Cudownie. To w ich stylu. Dbają o rozrywkę. Ciebie.
Mała armia, ale jest. Na multi to bym miał pewnie 5 lat tych mergów po tym minutach. Prawie skończyliśmy, komandorze. Kolejny konwój wyruszy wkrótce. Jak dużo minut. Jak taka to bardzo. Wystraszyłeś mnie! Dobra, misje są długie. Nie mogę tutaj budować. Ale multi są szybkie batyki. Ty tu jesteś szefem. Gotowy do akcji. Oczywiście. Zwarty i gotowy. Dobra, jak wszystkie pałki budują. A i będziemy na... Robi się. Nie ma krzyczyka. Nie mogę tutaj budować. Ale to do najemników. Nie mogę tutaj. Ale to do najemników. Nie mogę tutaj budować. Nie mogę tutaj budować. Tak, żeby było. Nie mogę tutaj budować. Czy droga przed nami jest bezpieczna? Pewnie niebawem się dowiemy. Budować. Aha. Da. Jakie to będzie piękne? Mercenary Center Utila? Lepiej, żebym tego nie żałował. Tylko chcę te dwie trwałki. O. No. Świetnie, moja nieuwaga. Nasi sojusznicy są... Sergi się przebiły! Rozwali się! Ja i moja nieuwaga. Dawaj! Tak jest, komandorze. Tempo! Gotowy do akcji! Dołożyć komu? Rewelacja. Dobra, niech idą tam. Zabezpieczam ci. W porządku. Uwaga, idzie się. Lepiej, żebym tego nie żałował. Szeregu, chłopaki. Dałem na ciebie. Tak jest, komandorze. Mam to. Nie mogę się do tego. Lepiej, żeby tego nie zauważył. Dałem w razie. Siebie! Jasne? Dobra, nie mogę się doczekać. Mercenary Center jest za dużo. To jest do tego niepotrzebne. Normalnie, jednego starczy. Szeregu, chłopaki. Tego. Ja nie robię. To już ostatni. Tempo! Startować! Zróbmy to! Straciliśmy kolonię, ale moi ludzie ocaleli dzięki tobie, komandorze. O, koruptory! Koruptory i mutaliski! O! Nagle to dwa liwiaka. To zwiększenie szybkości. No i proszę, bum. I koniec. No, co by tu dalej mówić? Żegnam się z wami. Cześć, cześć, na razie. Hej.